Jest Siemaneczko. Długo mi nie było, chyba już dwa albo trzy tygodnie gdzieś blisko, ale nie miałem czasu nagrywać w ogóle. To co się dzieje, to gdzieś ten czas coraz jest, nie wiem, czy szybszy, czy ten świat przyspiesza, ale trafiła 40. W sumie to nie wiem, zaraz pokażę, czy to jest 40, czy nie 40. Taka jakby. Ja nie znam się na tych właśnie 60-kach za bardzo. Znaczy nie to, że się nie znam, tylko nie znam się na tych wszystkich modelach, jakie tam dokładnie występowały, czym tam się różniły, ale tu już zmieniam kamerę i już tutaj zaraz będę pokazywał. Koło 18 na cztery szruby, to widać. Oś właśnie płaska, ta oś, nie mówię płaska, okrągła, ta oś mi nie pasuje, bo powinna być na tym resorze, nie? Chyba, że to już w lata 70. już nie było tej amortyzowanej osi. No silniczek jak w 60. czy tam tej 55. I to jest model tego silnika. To jest... Gdzie tutaj są te modele nabite? A chyba tutaj nawet jest nabity. S4001. Tutaj na tej, to nie wiem, czy coś będzie widać. Rok 70. jest tego silnika. Ciągnika nie wiem, bo nie ma tabliczki tam przy kierownicy. Dwa filtry takie. Krzysiu, pociągnij. W którą? Do siebie. Dobra. Kamil spuszcza olej, bo chyba jest przytarta na czymś. Tak będziemy zaraz oglądać. Jak zdejmiemy Michę, co tam się wydarzyło. O, ostrz się. O kurwa. Co takiego? To jest woda. No to już wiadomo, czemu się przytarł. Zegary ma takie. Ty, to jest więcej. Wydaje mi się to. Szkoda, że tutaj przepełnia się już? Tak, już się przepełniło. To czemu nie zakręciłeś? Zakręcam właśnie teraz. Aha. Kamil, proszę bardzo. Tak, maseczka. Maska się podnosi, jak to w 40, nie? Głowice, silnik. No cóż tu więcej pokazywać. Porozbieramy więcej, będziemy coś tam wiedzieć. No i olej się wylał standardowo, przecież inaczej być nie mógł. Kabina ten. Chyba w Kunowie były te kabiny produkowane. Chyba Kunów je robił. Po prostu tylko uruchomić silnik, żeby działał. Więcej nic mnie nie interesuje. Znaczy Kamila. A tutaj David dał na wymianę pompy olejowej do silnika, bo ma zbyt mało niskie ciśnienie. A nie chcę tak... Znaczy teoretycznie mógłby pracować, bo ma tak jak na zimnym go odpalę, to tak koło 3 bar będzie miał, nie? Zresztą chyba jakieś tam filmiki wcześniej były. A jak dobrze go rozgrzeje, to i potrafi ci się nie spaść do 1,5 bara. To właśnie wydaje mi się, że to jest za mało, bo 30 to nie ma różnicy. Ona tam czy będzie miała... 30 to tam gorąca, czy zimna, to zawsze te 3,5 to takie jest. Czy wysokie, czy niskie obroty. No to dobra, ja też spuszczam oleje w Davidzie, bo i w skrzyni muszę spuścić i w silniku, bo w skrzyni chciałbym filtr oleju wymienić. Też w sumie nowy olej wlać. Także widzimy się za chwilę. Piachu se przynieś. Wszystko wiemy, co i jak z silnikiem. Wejdę pod spód, bo to głównie tu jest chyba przyczyna. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Pierwsza. To nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, tu jest pompa oleju i jest i pierwsza. Widać, widać. Na bogato. Filtr i ostatnia, nie? Ostatnia ma takie delikatne łzy, no ale to już jest główna. Ło, nawet tak, jest luz.
Chociaż one... Najbardziej pierwsza. Aż dziwne, nie? Że przy pompie. Ale to, co w sumie było w misce olejowej, to nie dziwota, że ją przytarło. Jeszcze tam jest smog do wymiany, bo jest nadpęknięty. Znaczy dziurka jest z nim. Ale gdzie tutaj sitko? Tak. No, można by go zmienić. To jest już grosze. Trzeba. Nie można. A David Brown już ma pompę wyciągniętą, zdemontowaną. To jest oryginał. Tak ciężko ją sprawdzić, tą pompę, ale jak tu palcem zatykam, no to ta nowa, którą kupiłem, jest no wiele... nie, zatkana pompa, odpowietrzona, nie idzie tą nową przekręcić. Znaczy nie nowa, ona też używana jest, a ta jednak tutaj trochę puszcza. I co do remontu, no to jeszcze od razu zamówiłem z techniki rolnej. Tutaj nie było uszkodzone, ja tak wyrwałem przy rozpakowywaniu filtr do hydrauliki, bo właśnie coś jest nie tak ze smokiem, bo wystarczy, że się trochę pochyli do przodu i już nie ciągnie. To później pokażę Wam na zdjęciach, nawet takich z tego. Filtr do silnika, to zaraz już będziemy zmieniać. No i... uszczelki pod dekiel i pod misk olejowy. Bo jeszcze będę zawory w nim ustawiał, bo no je nie robiłem od remontu, nie? A teraz tam sitko smoka trochę wyczyścić. A tu jest właśnie ta pompa, którą będę zakładał. Ona ma też takie dziwne zjawisko. W mojej się nie wysuwa dziwne zjawisko. Widzicie? Chyba ten wałeczek. Ten wałeczek wychodzi, ale to chyba nie przeszkadza, bo rozbierałem ją, to tam nie ma żadnych tych problemów. Dobra. W Davidzie olej wymieniony i teraz odpalimy, zobaczymy jakie mu tu ciśnienie. Już trochę rozgrzany, bo trochę go już rozgrzewałem, pochodził sobie. Wolne obroty, a ja damy gazu. Taka trójeczka. Trzy bary na wolnych. No nie takie wolne, bo on wolne to miałby gdzieś z 500. No nie, no nie 500, 600, może 650, tak to na 800 mu zrobiłem. Powinno grać. Teraz przejdziemy do tej 40, bo już trochę żeśmy rozebrali. O! Leć z nie. David sobie chodzi. 40, tak. Zostało rozjechać i tyle. Tak, wszystko jest przygotowane, rozjeżdżamy ją, wyciągamy silnik, raz tu rozbieramy. Zobaczymy, co jest w ogóle dbałem, czy będzie potrzebne osiowanie, czy po prostu tylko nowy wał. Ewentualnie może stary. Szlif może będzie. Może szlif będzie. Ciekawe, no zobaczymy. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Trzymajcie się na reczkach. Cześć.